Dobry wieczór, cześć. Pora na szósty odcinek epopei XCOM-owej. Rozpoczniemy od pierwszej misji typu Supply Ride, czyli w skrócie mówiąc będziemy próbować splądrować w tym przypadku akurat konwój, który gdzieś tam ruch oporu zatrzymał. Jest konwój, który przewozi dużo ciekawych zapasów. I my, obcym i adwentowi, chcemy te zapasy, no, tak trochę zabrać. Trochę tutaj przytasowań w składzie, będzie to dość trudna misja. Konwój, jest kilka rodzajów tych ataków na tych rajdów po surowce. Konwój to jest chyba najmniej moja ulubiona. Ale mimo tego damy szansę tu kilku świeżakom. Wraca przede wszystkim triumfalny powrót Grzesia. Dozbrojonego w siekiery. Michał jako w sumie na ten moment chyba najbardziej doświadczony razem z Krzysiem zawodnik. I tutaj pierwszy występ Eina i pierwszy występ Bruły. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Trochę mnie korciło, żeby Krzysia przezbroić w ten nowy Boltcaster, ale może... W sumie... Aha, Boltcaster ma... Dobrze, przepraszam. Już myślałem, że mi się coś... Boltcaster ma Agatka. Przekażmy go w takim razie tutaj. O tak, to jest nawet kolorek, jakby został zachowany. Jest ok. Tak więc tu jest Boltcaster, tu widzę w kaburze jest Shadow Keeper, tu mamy ten nowy granat i siekierę, czyli całość tego sprzętu łowców zabieramy ze sobą. You're deployed. We're in the pipe. 5x5. From what we can gather, Resistance forces disabled an Advent transport near here, and they've left the gear for us to seize. We expect the aliens are going to move to recover the transport, but it's worth the risk to investigate. We'll need to secure the site, eliminate any hostile resistance, and recover the item. Tutaj pragnę zwrócić uwagę, że Michał w końcu wyrósł z tych śmiesznych rzeczy i stwierdził, że jedne kolce na ramieniu wystarczą, więc te drugie zmienił sobie i też nabawił się w końcu długo wyczekiwanych blizn na ryju, tak więc teraz już wygląda jak prawdziwy zakapior. Mam nadzieję, że przełoży się to na odpowiedni wzrost performansu. Menace 1-5. The disabled Advent convoy is just ahead. Engage and eliminate all hostile forces. Okej, okay, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tu jest jakaś trasa. Droga, na której ten konwój sobie stoi, sabotowany przez ruch oporu. Mechanizmy, o których warto wspomnieć na misjach typu Supply Ride, to jest brak limitu czasowego i drugi mechanizm, taki niezbyt fajny dla nas. Musimy uważać, jak strzelamy i co niszczymy, ponieważ możemy po prostu sobie zniszczyć te rzeczy, które są na tych ciężarówkach i wtedy mniej z tego zysku dla nas. Bardzo często nie da się uniknąć tych przypadkowych zniszczeń, niestety. Ale nawet zniszcząc jedną, dwie skrzynki czy trzy, i tak całkiem sporo zostaje dla nas, chyba że naprawdę pójdziemy po bandzie i rozwalimy wszystko. Nie udało mi się jeszcze tak nigdy, na szczęście, zrobić. Grzesiu, może cię puścimy przodem? Without the introduction of human DNA, these creatures once operating under the guise of thin men, now show their true form. A purely reptilian species. No reason for them to hide. The aliens don't need an infiltration unit anymore. Nie jest dobry znak, ale niestety musiało się to kiedyś stać. W pierwszej części mieliśmy takich thin menów. To była taka przeróbka genetyczna na bazie właśnie jakiegoś gada, który udawał człowieka. Jako że Ziemia już jest dawno w rękach
okupanta obcego. Nie ma powodu już, żeby robić takie ściemy i teraz ten gadzi gatunek występuje w swojej naturalnej formie, czyli z jakiegoś powodu jest to wąż z cycami. Wiem, nie ma to zbyt wielkiego sensu, natomiast taki był wybór twórców gry. Nie ma niestety tutaj... Nie wiem, że tak trudno powiedzieć, wąż z cycami. To jest ciekawostka. Nie ma żadnego punktu. Liczyłem na jakąś samotną wieżę w lesie albo jakiś pagór. A tu jak na złość. Mógłbym od biedy spróbować zająć miejsce na samochodzie, ale wtedy z drugiej strony by mnie wszystko widziało. Może w takim razie... Nie, tu. Okej, jest to patrol. Wąż jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem. Jeżeli się go nie zabije tak od razu, nie da mu się szansy na reakcję, robi bardzo paskudne rzeczy. Głównie potrafi wyciągnąć naszego żołnierza zza osłony i spętać go. Tudzież, jeżeli już bardzo jest sfrustrowany, nic nie może trafić, pluje trucizną. Ja niestety nie mam apteczek ze sobą. Więc zatruty żołnierz to jest najczęściej nieżywy żołnierz, chyba że go ewakuujemy. Trucizna sama nie schodzi. Żołnierz będzie tracił co turę zdrowia, aż umrze. Oprócz tego węże to jest chyba pierwszy przeciwnik, który posiada umiejętność robienia uników. Jeżeli nie mamy 100% trafienia na niego, to przy każdym trafieniu jest szansa, że zrobi sobie takiego dodża i dostanie dużo mniej obrażeń. Tak więc liczymy na kill, on robi dodża i zostaje na przykład na 4 zdrowia. To są bardzo niemiłe przygody. Zobaczmy, kto ma największe szanse. Tu jest słabo. Krzysiu z tym botcasterem bardzo dobrze wyglądał. Nie jest to 100% niestety, ale... Tylko nie zrobi dodża, to powinien paść. A ze Stunlancerem sobie jakoś poradzimy. Dobrze. To wszystko, Krzysiu, w twoich rękach. Tak. Nildem. Okej, ty, kolego, jesteś, powiedzmy, z tych mniej strasznych dla mnie. Za czym ty się schowałeś? Za takim głazem. To jest w sumie dobra pora, żeby spróbować użyć zdolności, której się tak nachwaliłem, Demolition. Jeżeli się tylko uda, to nie będziesz miał kamyczka. Demolition zużywa trochę amunicji i ma cooldown, natomiast tak w zasadzie, jak nam się nigdzie nie spieszy, to możemy go używać ile razy chcemy na misję. Co jest po prostu wspaniałe. Dałoby się, żeby... O, to wygląda mi na całkiem dobrą szansę. Pokaż mu grzech. Dałeś mu. Myślę, że był to bardzo wysokiej klasy ambush. Nie spieszy nam się nigdzie, limitu czasowego nie mamy, tutaj będziemy sobie spokojnie tutaj turtlować. Przeładujemy. Po jednym strzale, jak widać, Boltcaster nadaje się już tylko do przeładowania. A, Grzesiu też sobie przeładuje. Ok, może jeszcze jedna tura takiego kampienia i spróbujemy coś ostrożnie do przodu. Ok, próbujemy ostrożnie do przodu. Niestety możemy się spodziewać, że tych węży będzie więcej. Już nie będziemy mieć możliwości zasadzki. O, jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Tutaj nastąpiła pewna zmiana pseudonimów. Krzysiu przestał już być Beta Sliderem, czy kim on tam był, i teraz ma taką bardziej życiową ksywkę, czyli nazywa się Metaxa. A w przypadku Michała pozwoliłem sobie na taką subtelną grę słów, jako że on jest takim Demolition Expert,
Grenadier, wybuchy, Demolition, to demo scena. To tak, tak myślałem, że będzie to dość błyskotliwe. Mam nadzieję, że widzowie docenią. Ruszajmy naprzód. Ja się powinien trochę bardziej być z przodu. To, że on tak czai, to... Okay. Dobrze, jak to w ogóle tu wygląda? Aha, samochody są tak trochę porozdzielane. Tu właśnie są te skrzynie, o których mówiłem, jeżeli... I tu strasznie lubią te patrole stać. I próbujmy ich wtedy granatem rąbnąć, wszystkie te skrzynie się niszczy. Bardzo to jest podłe. Tak się po prostu nie godzi. Nie spieszy nam się nadal. Poprzemieszczamy się trochę. Pokampujmy trochę. Nawet tu możemy coś zrobić. Ale mnie korci, żeby na tą ciężarówkę wejść. Nadal nic. Teraz tak trochę jakby dłużej. O, tutaj gra nam sprzedała hinta. Oczywiście dziękuję XCOMie. Świetnie dopracowana gra. Widzimy przeciwników, których nie powinniśmy widzieć. On tak trochę wygląda, jakby szedł w tą stronę. Może jakbyśmy jeszcze przykampili. Jakbyśmy na Overwatchu zrobili. Tralala. Niestety nie. Stoi dalej. Okej, okay, no to... Czas by go tutaj wyhaczyć. Michał, czyń honory. Pełny skład. Co to w ogóle? Co z ciebie za oficer, jak nie prowadzisz ataku, tylko chowasz się gdzieś w dupie? No nic. Pytanie, czy ty... A, oczywiście, że go widzisz. Czyli jak tu zostaniemy, to kapitan prawdopodobnie będzie cię zaznaczał i ciebie strzelał, co prawdopodobnie skończy się łomotem. Tutaj mamy dwóch truperów, ale znowu jak cię ruszę stąd z powrotem, tracimy możliwość na taki piękny granat. To jest naprawdę obiecujący granat. Mógłbym ci dać niedziałający nigdy AID protokół od biedy. Ile ty masz zdrowia? Już masz 7 zdrowia teoretycznie. Trafi krita kapitan, może cię zabije. Bo nawet jakbym chciał strzelać, zniszczyć sobie zapasy, to nie zestrzelę. Dobrze, spróbujmy. Mamy grenadierów w tej chwili na zapasie kilku, więc zaryzykuję rannego Michała. Razem z tym kamyczkiem. Chociaż tu autko. Autko czy kamyczek? Autko i tak może wybuchnąć. Okej. Okej, autko nie wybuchło. Również nie rozwaliliśmy tego świerka tutaj. Okej, dobrze. Jakoś z tego wybrniemy. Tak, obiecywałem. Tutaj będzie dla ciebie AID protokół. I jako druga akcja możemy albo tu dobić... Nie, ciebie to dobije każdy. I tutaj może wykorzystajmy to, że... Tak, to jest trudniejszy strzał, więc robimy to na pewniaka. No proszę. Atak godny awansu. Ain. Czy ty będziesz widział tego kapitana, jak tu podejdziesz? Nie wiem tego. Dowiemy się teraz. Nie będziesz widział kapitana, co jest doskonałym... odpowiedzią na to pytanie. Dasz radę? Bić awans z tym strzał? A nie, ty nie bierz awansu, bo ty jesteś słaby. Nie rusza się, stoi przy aucie moim zdaniem, ale może bruma w takim razie? Tak, to jest zdecydowanie lepszy ruch. Ja się nic nie zrobię. Musiałby ten kapitan wyjść z tej swojej jamy. Trochę się tu do nas przesunąć, wtedy byśmy go mieli w zasięgu. O, co ja z tą Grzesiu zrobię? Chyba nic. Stawiać na Overwatch, a Overwatch ze strzelby na takim dużym dystansie to... Okej, co, będzie ma? Tak, teraz auto wybuchło, dziękuję.
uciekł gdzieś, tak więc niestety wróci z kolegami. W związku z tym... Czekaj, masz wróci. Moving to designated position. Covering now. Affirmative. Covering now. Nie mam tu miejsca na tego Grzesia gdzieś tak bardziej, żeby... w tym rozwleczonym wężu może gdzieś? No nie. Moving. Ej, no mnie to mniej chociaż hajko. Tutaj może troszkę do przodu i reload. Oh, yeah. I'm on it. Come get some. Scanning. Czekiliśmy jeszcze raz. Moving to Overwatch. Nic z tego. Tu jest taki trochę wysoki punkt, ale o, trochę daleko. Dobrze, to co? On the move. Coś może gdzieś? Nie za bardzo. Good copy, moving on target. On Overwatch. Nie, Krzysiu zostanie, a Krzysiu już nie trzeba. I'm on it. Overwatch. Ucie, zostajesz tu, okej. Okay. Nic, to co, jeszcze raz. Nic, dobrze. O, nie dałem się sprowokować. Chciałbym powiedzieć, że uczą się, ale... To auto już wybuchło, tak? Tak. Więc już nie wybuchnie drugi raz. To jest bezcenna wiedza. Nic. Gdzie on uciekł? Chyba już dowiedzieliśmy się właśnie. O, proszę! Tak mówiłem o Overwatchu z daleka strzelbą. I proszę. Tu nie zrozumiałem, co się stało za bardzo. Aktywował się oddział, którego nie ma. O, X-komie, X-komie. Okej. W takim razie. Idziemy naprzód, Michała. Zauważy. Owszem. I wszyscy są... Oj, im się coś strasznie musiało pomylić. Rzeczywiście stoją przy ciężarówce. Ale cwaniaki. Nie, nie, nie wiem, co oni tutaj... Michał dzisiaj jest jak w transie. Widocznie ta zmiana stylowy bardzo musiała pomóc. Super, oficer. Oficera to chyba mam już pomysł, co się z nim stanie. Tylko znajdę naszego kolegę Krzysia. Poradzimy, Krzysiu? Nie, nie poradzimy z jakiegoś powodu. Aha, oni stoją na jednym polu. Tak, to jest ciekawe. Tu jest oficer i Stun Lancer. I chyba Stun Lancer zasłania oficera, że nie mogę go atakować. To jest bardzo, bardzo interesujące. Bardzo interesujące. To mi się podoba za to. Zdecydowanie ten oficer by mógł paść. Ale... O! Tu go widziałeś nawet. Okej, okay, no to uwaga. Aż się gęba śmieje, jak się widzi coś takiego. Wygląda jak drwal. Macha się kierą jak drwal. Rzut się kierą swoją drogą to jest free action, nie zużywa akcji. Jest raz na misję, natomiast jest za darmo. Można sobie rzucić się kierą i potem się jeszcze ma ruchy. No nie powiem, żebym tu miał jakieś krytyczne uwagi co do tego, jak Grzesiu walczy dzisiaj, to co? Ten combat protocol może dzisiaj? Owszem, ale niestety Lancer...
za twardy na takie zagrywki. Brumcia. Jest twój. No właśnie. Tu była paczusia właśnie, której już nie ma, ale... Nie mogę winić tu koleżanki, to jest zupełna loteria. Nie ma sensu brać coveru, ponieważ ten lancer będzie leciał jak szalony z wywieszonym jęzorem, żeby nas dziabnąć z pały. Więc tu jest ostatnia szansa dla Daniela, żeby coś błysnął w tej misji. Miałeś go widzieć już stąd. Nie? O, tu też, dobra. Już nie mam pojęcia, jak go stąd masz widzieć, ale Grana mówi, że będziesz go widział. Na pewno nas nie ukłonie, prawda? No, nawet nie. Dajesz. Killa z tego nie będziesz miał, natomiast uratowałeś tutaj jak najbardziej sytuację, ponieważ teraz mamy okazję na hakerskie zagrywki. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. No, poszło to nadspodziewanie dobrze, chociaż XCOM pokazał się ze swojej mniej dopracowanej strony. Natomiast nie przeszkodziło to mojej ekipie bez ani jednego draśnięcia rozpykać tej ekipy. Gdyby nie ten pechowy strzał brumy z karabinu, to nawet byśmy mieli 100% zasobów odzyskanych, ale chyba nigdy jeszcze mi się nie udało 100%. Zawsze coś tam przypadkowo się musi rozbić. Grzesiu zasłużył na bycie MVP tutaj zdecydowanie. To jest... To mówi samo za siebie. Executed to the highest standards. Excellent work, Commander. Zgadzam się, zdecydowanie zgadzam się z doktorem. Zobaczmy, co tu się podziało. Grzesiu tą siekierą tak mi zaimponował, że miałem w planach zrobić z niego takiego cichego skradacza. On co prawda może nie wygląda na cichego skradacza, ale chyba zostanie również Blade Masterem, a z cichego skradacza zrobimy z Galasi. To jest chyba mój plan. Panie i panowie, nasza pierwsza umiejętność z Advanced Warfare Center. Krzysiu wylosował ją już na poziomie porucznika. Untouchable to jest doskonała umiejętność, zapożyczona z drzewka Rangera. Pozwala nam to na takie trochę oszukiwanie opcji. W momencie, jak Krzysiu zabije jakiegoś typa, to jest pierwszy atak, który go ma trafić. Czy w sumie nawet nie trafić, który jest wymierzony w niego na 100% chybia, łącznie z granatami. Tak więc, jeżeli na przykład jest dwóch folii, Krzysiu może sobie jednego zabić i potem przed drugim nie musi się chować, bo ten drugi nie jest w stanie skrzywdzić. Bardzo fajna umiejętność, cieszę się, że mamy specjalistę, który ma takie bojowe zacięcie. A jeżeli chodzi o wybór umiejętności, idziemy dalej ścieżką Combat Hackera. Scanning protokół polega na wysłać drona, żeby zrobił taki skan terenu. Ten skan terenu między innymi sprawdza cywili, czy są prawdziwymi cywilami, czy łże cywilami. Field Medic to jest również bardzo dobry wybór, natomiast jak się nie wzięło Medical Protocol, to ten Field Medic już jest dużo mniej warty, więc nie ma nawet o czym dyskutować. 4 Illyrium Cores. Nadal nic z tym nie jestem w stanie zrobić, ale uskładało się już tego trochę. Myślę, że jak budujemy Proving Ground, to się bardzo przyda. Dwa węże. 57 Alien Alloys. Bardzo słusznie. 16 Elitum Crystals. To jest pierwszy raz, jak kładziemy ręce na tych materiałach. I 106 Supplies. Gdybyśmy tej skrzynki nie rozwalili, liczyłbym na 120-150 około. Ale i tak jest bardzo ładnie. Tak, doktor nie wygląda na kogoś, kto rozumie fenomen węża z cycami. Okej.
Nie mamy nic w zasadzie do szukania, oprócz... No tak, tu się dzieje, widzę. Tu się dzieje. Wiadomo, kto zasłużył na flaszkę, na drinka. Okej. To jest ostatni chyba oskryptowany event w grze. Musimy to zbadać tak jak najszybciej, ale tu nam jeden dzień tylko został na te supplies, więc chyba jeszcze Avenger plotting new course. Zanim pójdę szukać czarnego rynku, to spróbujemy skończyć ten stadion. Strategic resource located. Okej, czyli tutaj było takie piękne boisko sportowe opuszczone. I znaleźliśmy tu trochę rzeczy. 58 supplies, miedzia nie mieć. Poproszę. Jak najszybciej Black Market. Avenger plotting new course. To jest miejsce, gdzie co miesiąc trochę się dzieje. Zawsze staram się je odwiedzić. Aż do końca gry. Ten nasz samotny inżynier, który tam pracuje w pocie czoła, robi robotę. 41 supplies odzyskane z tego rumowiska. Maximum power consumption reached. Wiem. Buduje się kolejna elektrownia, za dwa dni będzie. Nie mamy dla ciebie za bardzo roboty, więc będziesz kopał dalej, no. Power coil by się przydało, z tym, że to jest raczej robota na więcej par rąk. Jak będziesz miał jakąś pomoc, to może tak. Na razie kupimy sobie tutaj. These magnetic-based weapons are a lot like the early railgun prototypes. They fire projectiles at extremely high velocity. I to pięknie, mamy dostęp do takiej technologii, jaką Advent się posługuje, czyli broni magnetycznej. Niestety musimy to wszystko jeszcze... Lili nam to musi poskładać, to trochę kosztuje kasy. I na ten moment tylko mamy karabin w wersji magnetycznej, pistolet w wersji magnetycznej i strzelbę w wersji magnetycznej. Dopiero po przebadaniu Gauss Weapons będziemy mieli możliwość budowania ciężkich działek dla grenadierów oraz karabinów snajperskich dla snajperów w wersji magnetycznej. Więc jeszcze jeden research nam jest potrzebny, żeby osiągnąć ten poziom magnetyczny. To jest nowy pistolet, trochę taki automag. Rewolwer dużo bardziej ładny, no ale... ale to zdecydowanie lepiej strzela. Targan to jest odpowiednik strzelby. Karabin. I proszę. Uzbieraliśmy już na tyle korpusów Stun Lancerów, że możemy sobie autopsję za gratis zrobić. I sektoidów również. Czasami warto czekać. Though I was never witness to one myself, countless observers attest to the existence of a much smaller, less intimidating variant of the sectoid that took part in the original invasion. In the time since, this new being, the product of clear genetic manipulation, is now a familiar face to our forces operating in the field. Tak, sektoidy w poprzedniej części to były takie małe, śmieszne pokurcze. Over the past 20 years is a testament to both the aliens' mastery of genetic engineering and their pursuit of advancement, regardless of the risks. A teraz sektoid dostał trochę ludzkiego DNA i wygląda, jakby z siłowni wyszedł. Zróbmy jeszcze tego lancera. The Advent Stun Lancer was apparently outfitted with the intention of serving as a civilian peacekeeping unit within the city centers. Although they are equipped with weapons capable of administering non-lethal blows, recent reports indicate an increasingly aggressive stance taken by these units. Although Advent clearly intended for these units to be their means of dealing with any unruly civilians within the city centers, it seems they have come to rely on more brutal means of pacification in the time since.
Jednym z pomysłów na to playthrough było bardzo wczesne pójście w Psyonix. Zazwyczaj Psyonix idzie dość późno i ci moi Psy Operatives nie mają aż takiego wpływu na grę. Można by się rzucić na Psyonix wcześniej, to jest 10 dni, ale najpierw chcę skończyć z tymi magnesami. Tak więc, jeżeli nie wyskoczy coś pilniejszego, to plan jest Chaos Weapons i Psyonix. Psyonix to jest też dość droga technologia, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego. Trzeba dość drogi budynek budować. Może do tego czasu zbieram więcej kasy, będę miał więcej zasilania. Na razie Chaos. Foresee a number of valuable applications stemming from this technology. I'll have a report as soon as the research is complete. I Lily nam pokaże, ile kosztują te upgrade'y. Tak więc po Stun Lancerze mamy możliwość upgrade'owania naszych maczet w takie elektryczne maczety trochę. Jedyne 90 supplies, 10 alien alloys i wszystkie maczety przerabiamy na wersję magnetyczną. Na razie podziękujemy. Pistolety sporo tańsze. Karabin 125, no ale z karabinów dużo klas może korzystać, a z maczety i z pistoletu tylko po jednej klasie. Więc to jest bardziej uniwersalne uzbrojenie. Shotgun, no to najbardziej boli. Strzelba jest potężna, ale potrzebujemy drugiego inżyniera, żeby ją budować. Nie mamy drugiego inżyniera. Na ten moment nie musimy nic upgrade'ować, ponieważ nie idziemy na misję. Tak więc poczekamy sobie chwilkę. Po przebadaniu sektoida mamy też możliwość budowania takiego akcesorium. Mindshield czyni jednostkę, która to ma założone, odporną na wszystkie negatywne mentalne statusy, czyli panikę, mind control, ogłuszenie albo dezorientację. W praktyce nigdy się tego nie nosi, ale czasami jest zasadność przeniesienia czegoś takiego na misję. Szukamy dalej handlarza. Jakieś srogie akumulatory. Okej. Dało nam to niezbyt wiele dodatkowej energii, ale to miejsce można trochę rozbudowywać. Można też tu wstawić inżyniera, który w momencie jak sobie tutaj przebywa i zapewne optymalizuje pracę tego generatora, to wtedy dostajemy więcej prądu z niego. Więc w krytycznej sytuacji można tu wstawić jakiegoś ochotnika. I jesteś, kolego. Market działa w ten sposób. Raz w miesiącu zmienia mu się asortyment. Co miesiąc wybiera sobie z naszego ekwipunku trzy rzeczy, które bardzo go interesują, za nie płaci więcej. W tym miesiącu chętnie skupi Alien Alloys, Lyrium Crystals i Advanced Stun Lancer Corps. Stun Lancera mamy przebadanego, więc w zasadzie możemy mu te zwłoki posprzedawać. To bardzo dobry zbieg okoliczności. Płaci za jednego Stun Lancera szósteczkę. Stawimy sobie tak trzech kontrolnie. Alloys nie chce sprzedawać, mamy bardzo mało tego na początku. Możemy na przykład mu sprzedać te magazynki, których nie za bardzo z nich korzystamy. Możemy sprzedawać sektoidy. Ja generalnie, jak nie jestem naprawdę wygłodzony, jeżeli chodzi o kasiorę, to trzymam to do momentu, jak on lepiej za to płaci. Czasami naprawdę brakuje tych paru groszy, to można awaryjnie coś sprzedać. Lirium Coils już mamy na ten moment 7. A może tak. 2 sprzedamy, o, 36 do przodu. Można również u kolegi robić zakupy. Płaci mu się w Intelu, to jest też bardzo ciekawe. Advanced Perception, tak, PCS, tak, tak, poproszę natychmiast. Możemy kupować supplies u niego za Intel, jeżeli nas przyciśnie. Nawet personel. Ten inżynier na przykład, to aż mi się oczy świecą, jak na niego patrzę, ale kosztowałby nas cały lutenki Intel. Może coś zdobędziemy Intelu, to ja się po tego inżyniera chętnie wrócę. Można też przyspieszać research. O połowę. To jest to. Spróbuję może tego Intelu coś więcej uzyskać i tu wrócić. Jest dopiero 9, tak więc do końca
do następnego zrzutu jeszcze trochę czasu, a on przy zrzutach zmienia asortyment. A, w sumie 3 dni. No okej, okay. Ważne, że to mamy zaliczone. Nie bardzo mamy tu nic innego. Innego nie mamy do skanowania. Nie chcę lecieć na ten sygnał i... To chyba obawiam się, że musimy skanować w naszej bazie. Za marne... Albo można kolejny region podłączyć, ale to nas Intelu ogołoci. Byśmy musieli zapłacić 80, to byśmy musieli zapłacić 40. Wstrzymamy się jeszcze z tym. Setting course for East Asia. Próbujemy trochę czasu tu stracić. O proszę. We've received word that the aliens have completed a facility devoted to their work on the Avatar project. If we can establish contact with the local resistance forces in this region, we can make a move on that facility and destroy it to set back the aliens' operation. Okay. Tutaj mamy takie dwa liczniki. Ten nam mówi, kiedy orientacyjnie będzie następny atak na ludność cywilną, a ten nam mówi orientacyjnie, kiedy obcy sobie wybudują kolejną budę, która bada Avatar Project i przyspiesza jego wprowadzenie. Każda zbudowana taka placówka zwiększa nam ten counter. Poza tym taka, która już istnieje, również przybywa jej tych kropek i też nam zwiększa ten counter, więc prędzej czy później trzeba będzie się przelecieć i ją spacyfikować. Wtedy, żeby ją spacyfikować, musimy mieć ten region podłączony. Coś mówi nam o tym, że musielibyśmy najpierw podłączyć ten region, potem ten, dopiero ten i dopiero możemy lecieć. Absolutnie to jest niewykonalne na tą chwilę. Mamy tylko jeden kontakt wolny. Potrzebujemy trzech, żeby tutaj dojść i trochę czasu potrzebujemy również. Tak więc trochę nas tutaj w trąbę robią, że tak daleko od nas budują te facilities, ale... Jeszcze paniki nie ma, tak bardzo. Możemy zerknąć do bazy. Żeby mieć więcej tych kontaktów, musimy budować taki budynek Resistance Comms. Ale nie wiem, czy chcę go jeszcze budować. Bardziej mi chyba zależy Proving Ground. Commander, we've pushed our current power systems to the limit. We don't have any capacity to spare, which means we can't expand our facilities further. I rozbudujemy to za 80, dostaniemy dwa prądu więcej. Dwa prądu niestety to jest za mało. Inżynier by się strasznie przydał, wtedy byśmy go mogli do elektrowni wsadzić. Okej. Okay. Żółte, co to było? Aha, przypominajka, że mamy inżynierów. Dziękuję, że teraz już wiem, że mamy mało inżynierów. Misja odruchu oporu, 104 Intel i inżynier. No, jakby to powiedzieć, tak, poproszę, natychmiast. Tym Intelem dodatkowym jest szansa, że zdążymy kupić kolejnego inżyniera na czarnym rynku. No to jest wymarzona misja. Będziemy musieli wyprowadzić znowu jakiegoś VIP-a, właśnie tego inżyniera z miasta. Lecimy. Grzesiu się spisał tak dobrze, że zdecydowanie idzie z nami. Michał, tak, tak, idziesz z nami. Nie będziemy brać znowu snajpera, jako że... Te misje wymagają bardzo dynamicznego poruszania się. Zrobimy chyba w ten sposób, że bierzemy Krzysiowi Broadcaster, wrócimy mu jego ulubiony pomarańczowy karabin. Mamy sobie drugiego specjalista ze sobą. Tak, tutaj tak zrobimy i wydamy trochę gotówki na karabinę. Teraz mamy dwóch specjalistów, oni mają karabiny magnetyczne, tak więc ich siła ognia wzrasta dramatycznie. Patrzę jeszcze, co by tu można ewentualnie... Mam tak bez sensu zupełnie
te magazynki. Damy Michałowi. Niech ma. Teraz będzie mógł przed przeładowaniem oddać 4 strzały zamiast 3. Da mu to jakąś tam marginalną przewagę. Nie ma. Nie ma niestety lepszych tych dodatków do broni na ten moment. Mamy jeszcze repeater w zasadzie. Tego nie używamy, tu się marnuje. Damy ten repeater komuś. Damy go tu. Jak widać, bronie magnetyczne mają już 2 sloty na rozszerzenia. Zwykłe bronie mają tylko 1. Gatka będzie mieć repeater. Repeater to jest takie małe coś, które ma 5% szansę na automatyczne zabicie kogoś, kto zostanie trafiony z tej broni, nieważne jak jest mocny. 5% to nie jest za dużo, raczej bym się nie spodziewał tutaj, że zrobi to jakąś różnicę, natomiast jest zawsze jak balan na gębie, jak się to dzieje. Aha, jeszcze mamy Combat Sims, ale z Combat Sims... Combat Sims poczekamy. Combat Sims to jest taki permanentny po prostu bonus dla żołnierza. Dajemy żołnierzowi takie po prostu personalne dopalacze, których on używa i nie dzieli się z nikim. Ten dopalacz akurat zwiększa percepcję, czyli daje... powoduje to, że żołnierz trochę celniej strzela. W pierwszej kolejności dostaje to mój Heavy Gunner, natomiast ja jeszcze nie wiem na tym etapie, kto będzie moim Heavy Gunnerem. Czy to będzie Michał, czy to będzie Ain, czy to będzie Sash. Czekamy chyba, aż im się pojawią umiejętności z Advanced Warfare Center, bo na ich podstawie takie decyzje często podejmuję. Tak więc PCS jeszcze leży w zapasie. Okej, na dzisiaj to tyle. Myślę, że był to dość udany epizod. Tak więc dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia.